Muraba gotowa do gry. Miejmy nadzieję, że podobnie i zawodnicy. Zapraszamy na ciekawie się zapowiadające spotkanie. Dzisiejszy mecz będzie dla Państwa komentować Dariusz Szpakowski wraz z Jackiem Laskowskim. Wszyscy już tutaj czekają na pierwszy gwizdek tego spotkania Ligi Weekendowej Mistrzostw FIFA Ultimate Team. Jacku, chyba będzie co oglądać. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy mecz. Liga weekendowa FIFA Ultimate Team wyzwala w graczach to, co najlepsze. Wysoka stawka spotkań daje większą motywację, większa intensywność sprawia, że poziom rozgrywanych spotkań szybko się podnosi. Lionel Messi! A mamy to! Mamy pierwszą bramkę tego spotkania. Lepszego początku naszego dzisiejszego meczu chyba po prostu nie mogliśmy sobie wymarzyć. Kapitalne wykończenie akcji przez Argentyńczyka i jest gol. Widać, że Leo Messi jest dziś jak zwykle w doskonałej formie. Jest 1-0, ale nic jeszcze nie jest rozstrzygnięte. Havertz. Robi się niebezpiecznie. Długo rozgrywają piłkę, jakby wyczekiwali na błąd przeciwnika. Gnabry. Pep Guardiola. Havertz. Ładnie się przedarł, co z tego wyniknie. No, brawa dla bramkarza. Wygrał ten pojedynek, chociaż strzelec zmarnował świetną okazję. Kiedy trafia się okazja sam na sam, golkiper... Gnabry! Nie ma gola. Piłka odbita od poprzeczki i wraca do gry. Gnabry. Ach, jak niewiele brakowało, żeby teraz padł gol wyrównujący. To nie była jakaś stuprocentowa okazja, ale strzał okazał się bardzo solidny, minimalnie niecelny. Havertz, Pep Guardiola, Gnabry. No i Ronaldinho. Kylian Mbappé, Jordi Alba. Mbappé dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Neymar. Kylian Mbappé. Ależ ich przechytrzył, znakomita okazja. Neymar. No, bramka Neymara. Wspaniale się tam znalazł. Powtórce widzimy, że bramkarz był kompletnie zaskoczony tym strzałem. Strzelec wykorzystał fakt, że przy takiej wielkiej odległości reakcje bramkarza zależą mocno od jego ustawienia i równowagi. Praktycznie pozbawił go tym samym szans na reakcję. Ronaldinho. Tracą piłkę po tym podaniu. Dobre podanie za plecy obrońców. Ależ przechwyt, pięknie. Może teraz ruszyć skrzydłem. Havertz. Sędzia to widział, nie przerywa gry, bo utrzymali się przy piłce. Messi. Kylian Mbappé. Ma piłkę. Mbappé przed szansą. Niesamowicie to obronił. Krótko rozegrali ten ruch. Wznowienie gry, po raz kolejny rzut rożnego. Krótkie rozegranie z rzutu rożnego. Mbappé. Gnabry. Mają teraz trochę miejsca. No niestety, nieudany ten kontratak. Obrońca dobrze to przerywa. Bardzo dokładnie, wprost za plecy obrońców. Świetne wejście, wybornie przewidział zagranie przeciwnika i przejął piłkę. Havertz. No, trzeba teraz będzie się pofatygować po piłkę.
To może być bramka kontaktowa. Delikatnie mówiąc, nie było to najlepsze wykończenie w wykonaniu strzelca. Nie tak powinien wyglądać strzał z takiej odległości. Neymar, prostopadle. Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Krótko rozegrali ten rzut rożny. Perisic. I piłkę przejmują rywale. Cristiano Ronaldo. Będzie chyba podawał. Mbappé przed szansą. I mamy bramkę. Znalazł się tam, gdzie być powinien i bezlitośnie umieścił piłkę w siatce. Przewaga rośnie i przeciwnik powoli zaczyna wyglądać na zrozpaczonego. Rzeczywiście, zrobił nam się jednostronny pojedynek, a jak tak dalej pójdzie, to wynik może być znacznie wyższy. Nie minę się z prawdą, jeśli powiem, że jest to bardzo jednostronny mecz. Pep Guardiola. Havertz. Wycofują piłkę. Dobre podanie. Guardiola. Co teraz zrobi? Gnabry. Dobrze to odczytał, w porę zareagował i mają piłkę. Messi, Jordi Alba. Dobrze odebrał teraz piłkę przeciwnikowi. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. No, przejął, ale nie opanował piłki. Znowu celne podanie tego zawodnika. Nękali rywali do skutku, aż wreszcie Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Zaprzepaszczona szansa na zdobycie bramki. Spalony. Havertz. No i dobre przejęcie Cristiano Ronaldo. Kolejne celne podanie w jego wykonaniu. Będzie okazja do kontrataku. Może coś jeszcze z tego będzie. Guardiola. Dobrze przeczytał podanie i w porę zareagował. Pięknie go dostrzegł. Zbliża się do pola karnego. Uderzenie Cristiano Ronaldo. Wyciągnięty jak struna, sięgnął piłki. Ale świetnie teraz zablokował. Gnabry. Dobre podanie, minęło linię obrony. Spalony. Zawodnik zbyt szybko ruszył do piłki. Takim rezultatem kończy się pierwsza połowa tego meczu. Na pewno jeden z najmocniejszych punktów zespołu. Przyjrzyjmy się bliżej jego. I druga połowa meczu Ligi Weekendowej Mistrzostw Fut. Ruszyli. No, jestem ciekaw, jak trenerzy zareagują na boiskowe wydarzenia. Przerwa w meczu często sprawia, że obraz gry zmienia się dramatycznie. Dogrywa, nieco za się. Gol! Mamy bramkę! Co za emocje! Niby umieszczenie piłki w siatce z tak bliska to nic trudnego, ale najpierw trzeba się tam z piłką znaleźć. Potrzebny jest instynkt strzelca. Powtórka najlepiej przekonuje, że są dziś nie do powstrzymania. Znakomita gra. Doskonała gra i myślę, że pewnie zmierzają po zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. Te dwa zespoły dzieli przepaść, jeśli chodzi o poziom gry. Dobrze teraz odczytał intencję, przejął piłkę. Zostawił obrońców w tyle. Świetna sytuacja. Mbappé!
Piłka nadal na boisku, kolejny raz fantastycznie broni. Havertz, mają teraz trochę miejsca. Czy zdołają zagrozić bramce? Havertz. I mamy ładną bramkę po kontrze. Podręcznikowe rozegranie. Wykorzystali lukę w obronie i nie dali rywalom czasu na poukładanie formacji. Jest 4-1. To różnica klasy. Strata raczej nie do odrobienia. Trzeba to dobrze rozegrać. No, trwa oblężenie bramki rywala. Długi okres wymiany piłek. Zobaczymy, czy będzie strzał. Werner. No, ma miejsce na skrzydle. Havertz zagrywa do tyłu. Bramkarz na posterunku obronił bez wysiłku. Ale i wykończenie było słabe. Niewielka odległość, a uderzenie jakieś takie nieśmiałe. Stracona dobra okazja do strzelenia bramki. Perisic. Timo Werner. Znakomicie teraz rozczytał zamiary przeciwnika i inteligentnie przechwycił piłkę. Havertz. No, ładnie teraz odczytał zamiary przeciwnika. Odzyskanie piłki po tym zagraniu. Cofa się głęboko po piłkę. Perisic. Havertz. Timo Werner. Ma dobrą okazję do strzału. Niestety, nie ma gola. Piłka odbita od słupka. Wraca na murawę. Bramkarz może wreszcie odetchnąć z ulgą. Piłka w jego rękach. Ale to, co tu było wcześniej, kiedy piłka odbiła się od bramki i wróciła do gry, to był horror. Zupełna nieprzewidywalność. Niewiele brakowało. Havertz. Perisic. Już blisko pola karnego. Timo Werner. Niezwykle ważna interwencja obrońcy. Carles Puyol. No i Cristiano Ronaldo. Lionel Messi. Mbappé teraz. Havertz. Werner. Ruszyli teraz groźnie do kontry. Ivan Perisic. Havertz. Uwaga, ma tam trochę miejsca. Już widział piłkę w siatce. Niesamowita interwencja bramkarza. Pokazał, że jest specjalistą w sytuacjach sam na sam. Jednym słowem, klasa światowa. Gnabry. Dobry odbiór Puyola. Ronaldo niedokładnie i strata piłki. Genialne podanie. Świetnie teraz Ter Stegen. Gramy dalej. Wysoko podeszli rywale. Naciskają. Lionel Messi. Messi, ładne, prostopadłe zagranie. Mknie z piłką na bramkę. Nieprzemyślane to podanie. Prosto do rywala. Piłka oddana za bezcen. Niezła okazja do kontry. Piłka idealnie za plecy obrońców. No niestety, nieudany ten kontratak. Będzie wrzut z autu. Perisic. Martin Ødegaard. Napastnik teraz cofa się głębiej. Pokaże. Udało się. Czy będzie gol? Nieprawdopodobna interwencja. Jak on zdołał to obronić? Wyciągnął się jak struna przy tym strzale. Pewna interwencja po strzale głową. Tak, to dla niego małe piwo. Takimi uderzeniami nie da się tego bramkarza pokonać. Martin Ødegaard. Ależ ładny zwód. Publiczność domaga się strzału. Nie ma dwi... Jest faul, jest rzut wolny. Doskonałe miejsce do strzelenia bramki.
Czy spróbuje stąd uderzyć bezpośrednio na bramkę? Bramkarz pewnie łapie piłkę. Mogli chyba lepiej rozegrać ten rzut wolny. Do boku, a tam już czeka Messi. No i źle to zrobił Messi. Musi teraz wrócić do środka boiska po piłkę. Kapitalnie zgubił obrońcę. No nie nazwałbym tego zwycięskim pojedynkiem. Ostatnie 6 minut meczu właśnie się rozpoczęło. Wyłuskał teraz piłkę rywalowi Ferdinand. Werner. Mierzona piłka wprost za plecy obrońców. Ter Stegen wyciągnął się jak struna. Ależ pokazał klasę tą interwencją. Sparował piłkę na bok. Szkoda, że nie opanował tej piłki. Ciekawe, jak to rozwiąże. Ruszył do przodu. Z tej pozycji może uderzyć. Bramka! Tak trochę na pocieszenie w tym meczu. Bądźmy szczerzy, przez większość czasu stanowili dziś tylko tło dla lepiej dysponowanego przeciwnika. Ten gol może sprawić, że wynik nie będzie wyglądał tak źle. Carles Puyol. Podają piłkę między sobą na własnej połowie. Chcą już tylko dowieść ten korzystny wynik do końca meczu. Przed sekundą arbiter zakończył to spotkanie. Wygrywają, choć oddali mniej strzałów na bramkę. A zatem można powiedzieć, że jak... Kylian Mbappé.